specjalnie do Olsztyna, do pana Janusza Zamoyskiego, absolwenta Morąskiego Liceum, maturzystę rocznika 54, tak? 54, tak. Tam już wtedy kończyłem liceum. Jak to się stało, że pan się znalazł w Morągu? No tak jak wszyscy po wojnie szukali swojego miejsca, gdzie mogliby zakotwiczyć się na stałe. Moi rodzice mieszkali w Łomży. No były tam to dosyć trudne czasy, jeśli chodzi o czas powojenny. Postanowili rodzice przenieść się tutaj na Warmię i Mazury. I jakimś trafem trafili do Morąga. Tam właśnie przepracował ojciec szereg lat do emerytury. No a ja rozpocząłem najpierw w szkole podstawowej edukację, a później w liceum, tym właśnie gimnazjum i liceum koedukacyjne w Morągu. A w dzisiejszej rozmowie będziemy się przenosić trochę w czasie do lat właśnie Moronga i do lat nauki w liceum. Pan z racji zainteresowań też się zajmował, dużo czytał o tym, jak wyglądało organizowanie szkół w tamtym czasie i jak to wyglądało właśnie w Morągu, a szczególnie to liceum, kiedy ono w ogóle rozpoczęło pracę już. No więc oczywiście z rodzinami przyjechało mnóstwo dzieci. Trzeba było pomyśleć o ich edukacji. Na szczęście szkoła podstawowa nie została zburzona i była do zagospodarowania natychmiast po wojnie. I tam szybko dosyć zaczęła działalność. Natomiast w budynku szkoły liceum w okresie wojny był szpital. Jeśli chodzi o kadrę, nie było w ogóle, bo wszyscy zjeżdżali się na Mazury z różnych stron Polski. Z Wileńszczyzny, a trafili do Lidzbarka Warmińskiego, państwo świadcy i państwo sobczyńscy. I tam zamierzali pozostać i nauczać. Ale okazało się, że jest potrzeba stworzenia liceum w Morągu. No oczywiście trzeba było po pierwsze pościągać to, co się dało jeszcze z wyposażenia szkoły. Apel do mieszkańców, że jeśli są jakieś tam ławki, tablice i inne rzeczy, żeby zwracali. No spotkało się to z pozytywnym odzewem. A mianowany dyrektorem pan Świadski rzucił się naprawdę z całą energią do organizacji tej szkoły. Nawiązał kontakt z wojskiem i wojsko bardzo dużo pomogło, bo po prostu nie byłby w stanie. Byli już zaawansowani wiekiem, a zwłaszcza państwo sobczyńscy. No i tak powoli. Później zaczęli się gromadzić uczniowie. No i uczniowie zostali w pierwszym rzędzie zatrudnieni do organizowania tej bazy podstawowej, to znaczy sprzątania. No sprzątania, ustawiania wszystkiego. No i już w 1945 roku w listopadzie chyba, o ile pamiętam z opowiadań, została wznowiona nauka. Wielu było tych uczniów? Na początku? Było poniżej 20. I stworzono jedną klasę, niezależnie od tego, czy w jakim wieku i jakie już były poprzednie podokonania. I
państwo Zobczyńscy, pan Świadski, wszystkie przedmioty, że tak powiem, prowadzili. No później dopiero zaczęło się zwiększać grono nauczycielskie. No przydzielono już wtedy poszczególne przedmioty poszczególnym nauczycielom. I już od 1946 roku już można powiedzieć, że pewne jakieś prawidłowe działania już miały miejsce. No w latach 47-48 no to już prawie, że była pełna obsada, z tym, że no pewne zaczęły się problemy, bo pan Świadski no był demonstrował trochę nawet no katolicyzm, chodził do kościoła, co nie było dobrze widziane przez władzę. I tu mówiono, że jako pedagog daje zły przykład młodzieży. I no po prostu został pozbawiony dyrektorstwa. I po pewnym czasie skierowany też takim rozporządzeniem kuratorium do Działdowa. Z tym, że tam nie było ani mieszkania, nie było... nie było bazy dobrej do działalności. Musiał dojeżdżać z Morąga, bo mieszkała rodzina w Morągu. To jest prawie 200 kilometrów. W ówczesnym czasie wiadomo, jaka była możliwość komunikacyjna. No nawet dzisiaj 200 kilometrów dojeżdżać do pracy, no tak. To trochę daleko jednak. No więc właśnie, a zorganizował sobie w ten sposób, że wstawiono leżankę jakąś do gabinetu lekarskiego, no i tam spędzał noce. W dzień natomiast głównie pracował. A do rodziny przyjeżdżał w sobotę po południu na niedzielę. I w niedzielę po południu wracał do Działdowa. No po pewnym czasie było to zbyt uciążliwe i przeniósł się do Posłęka. Było to tyle korzystne, że po pierwsze bliżej, a po drugie bezpośrednia komunikacja kolejowa. Także mógł już się trochę bardziej czuć w gronie rodzinnym. Długo te wędrówki profesora Świeckiego trwały? Do 50 chyba pierwszego roku. W 51 roku no, z racji zamieszkiwania rodziny w Morągu i no, sentymentu pewnego zaczął dzielić się i pracował zarówno w Morągu, jak i w Posłęku. W Morągu no już była dosyć duża obsada nauczycielska. Wobec tego zajął się tylko dwoma przedmiotami, mianowicie łaciną i historią. No i trwało to przez pewien czas, a później zrezygnował z Posłęka i tylko w Morągu, ale to już było po tym czasie, kiedy ja wyjechałem na studia. Uczył pana też? Czy Tak. I jakie no są stąd, pana wspomnienia właśnie o... No więc stąd moje właśnie te ciepłe wspomnienia. No i pewien nawet bym powiedział jakiś no stosunek bardziej niż uczeń-nauczyciel, czułem po prostu ojcowski jego jakiś wpływ na swoje postępowanie. Jakie cechy go charakteryzowały? Więc przede wszystkim nie gwiazdorzył, nie krzyczał na uczniów. Był zawsze taktowny, zawsze delikatny i jeśli nawet kogoś przyłapał na jakimś niezbyt miłym uczynku, to nie łajał go, tylko po prostu
omawiał ten przypadek i wyjaśniał, co źle zrobiono i jak należało w tej sytuacji postąpić. I po zakończeniu rozmowy temat znikał. Wyczuwało się u niego sympatię do uczniów i no taki ojcowski troszkę stosunek, ojcowskie podejście. Szczególnie zaskarbił sobie sympatię sposobem nauczania. Jeśli chodzi o łacinę, no nikt z uczniów nie i chętnie się do tego przedmiotu nie garnął. Ale pan Świadski potrafił to w ten sposób zorganizować, że nie kazał wkuwać reguł gramatycznych, takich innych, tylko sięgał do literatury klasycznej i poszczególne jakieś dzieła musieliśmy czytać i wtedy wyjaśniał, o co chodziło autorowi. Na tej podstawie wyjaśniał, jakie gramatyczne figury, że tak powiem, zastosował. Czyli po prostu na żywym organizmie, na żywym przykładzie to nam po prostu przedstawiał. A nawet potrafił przekładać niektóre rzeczy na łacinę. Pamiętam, że wtedy była no prawie że kultową piosenką Oka. Płynie oka. I profesor Świadski przełożył to na łacinę. No proszę. No więc, żeby uzmysłowić, jak to wyglądało, to już do tej pory chyba kawałek refrenu pamiętam. Brzmiało to tak: pulcherima ripa, pulcherima ripa, vistula nostra est. No i oczywiście dalej to cała ta treść i piosenki została przetłumaczona. Śpiewaliście po łacinie tę piosenkę? No, śpiewaliśmy po łacinie też, tak. To ciekawie musiało brzmieć. No więc właśnie podejście do przedmiotu, które potrafiło rozbudzić wyobraźnię uczniów. Drugi taki przedmiot to była historia, też nie za bardzo lubiany przez uczniów. Ale w tym wypadku stało się to naprawdę ciekawym przedmiotem i uczniowie czekali na lekcje historii. I historia nie wyglądała w ten sposób, że przedstawiał jakiś zbiór faktów, daty władców czy głównych uczestników wydarzeń, tylko przede wszystkim wydarzenia i umiejscawiał je w ówczesnej rzeczywistości. Bardzo często wydarzenia z historii średniowiecznej odnosił do tego samego okresu w Polsce. Co się działo w Polsce, jaki wpływ tamtej kultury czy cywilizacji na Polskę. Po prostu potrafił zaciekawić takimi właśnie wydarzeniami. Bardzo często wplatał w lekcje historii anegdoty, jakieś powiedzonka. No między innymi pamiętam, jak z historii Francji jeden z królów podwładnego swego, który czymś mu się naraził, skazał na śmierć. Ale ponieważ mówił, że zasługi jego są duże, wobec tego może sobie wybrać rodzaj śmierci. No więc ten oczywiście pomyślał chwilę i powiedział, że życzy sobie być utopionym w beczce wina rocznik taki i taki. Wina określonej marki. No król się roześmiał i stwierdził, że nie może skazać na śmierć tak wybitnego znawcę wina, zresztą miłośnika rocznika, który on bardzo preferuje.
No to oczywiście do historii może nie było potrzebne, ale ubarwiało bardzo lekcje i w efekcie później uczniowie oczekiwali lekcji historii. W moim przypadku zaowocowało to tym, że historia stała się moim konikiem do dzisiaj jeszcze. Do dzisiaj jeszcze właśnie jest naprawdę wielkim jakimś obiektem zainteresowania. Bardzo niekonwencjonalne jak na tamte czasy chyba te metody nauczania były, prawda? Tak, ale nie było wtedy takich programów ściśle określonych. Nauczyciele wykorzystywali swoje doświadczenia przedwojenne i mieliśmy właśnie szczęście do wspaniałych nauczycieli, którzy potrafili wykorzystać te doświadczenia i dotrzeć do uczniów. No między innymi to opowiadała córka pana Świackiego, jakie metody wychowawcze stosował. W tym czasie była zasada, że młodzież po 20 godzinie nie może się znajdować bez opieki rodziców, samotnie gdzieś tam na przestrzeni. I mówi, wracała ta córka z ojcem. W pewnym momencie widzi, uczeń z uczennicą idą. No i ja zdębiałam, bo awantura będzie. Ale nie było mowy o ucieczce tego ucznia. Przeszedł, ukłonił się, pozdrowił profesora. No i córka pyta, no i co teraz będzie? Jak rozwiążesz tę sprawę? Mówi, jaką sprawę? No tego ucznia, który tutaj. Ja żadnego ucznia nie widziałem. I zdawał sobie sprawę, że są okoliczności, które czasem nawet warto pominąć. Warto pozostawić bez załatwienia, bo to nic nie przyniesie dobrego, jeśli się rozdmuchają. A w efekcie ci młodzi ludzie w przyszłości już będą zupełnie inaczej podchodzili do tych pedagogów. Wszyscy uwielbiali po prostu profesora Świackiego, zresztą innych też, Zobczyńskiego, Zobczyńską. Pani Zobczyńska była, miała lektorat francuskiego i była rosycystką. Natomiast pan Zobczyński był biologiem i jednocześnie wychowanie plastyczne. To wtedy nazywało się lekcja rysunku. Sam był dosyć znanym, wybitnym artystą, malarzem. Szereg prac tam zrobił, między innymi właśnie w kościele moronskim. Na jednej ścianie, na całą powierzchnię ściany namalował fresk Golgota. Nie wiem, czy teraz, chyba nie widziałem już tego śladu po tym, widocznie później zostało to zlikwidowane, ale w każdym bądź razie mnóstwo czasu poświęcił, bezinteresownie. Efektowny był to, naprawdę był efektowny fresk i świadczy to o jego takim podejściu społecznym. O tym obrazie mówiła też pani Danusia Hajdysz-Turejko. Też pamiętała ten obraz, pamięta i właśnie zastanawiała się, co się z nim stało, W tej chwili go nie ma. I też apelowaliśmy do oglądających, jeżeli ktoś wie, to żeby te informacje przekazać. Ja obserwowałem, jak w takiej czapce i w fartuchu z pędzlem po drabinie skakał, wtedy miał ponad 70 lat, skakał i na całą powierzchnię ściany właśnie ten obraz przenosił.
Jeśli chodzi o pana Świackiego, w 50-tych latach z wycieczką wybrał się do Krakowa z uczniami i niestety tam na tej wycieczce zakończył życie. Między innymi uroczystości pogrzebowe prowadził jeden z jego wychowanków, Jurek Czyżewski, ksiądz. A jak mówimy o nauczycielach, bo też pan wspominał profesora Gierszewskiego, to jeżeli już mam okazję, to chciałabym prosić, żeby pan o nim też opowiedział. Czym się zajmował? Bo też kilku uczniów o nim tak wspomina dosyć ciepło. Tak, no, jego postawa wynikała chyba z historii przedwojennej jego, mianowicie był wojskowym, oficerem wojskowym. I nawyki wojskowe pozostały mu do końca życia. Wyglądało to w ten sposób, że dyscyplina była bardzo mocno przestrzegana, ale nie drill wojskowy, tylko dyscyplina. To znaczy dawał zadania określone, sprawdzał wykonanie i oceniał wykonane dobrze, wykonane średnio, wykonane źle. Nie podnosił głosu, nie krzyczał, ale wszyscy prawie że od razu stawali na baczność. Jak powiedziałem, zajmował się wychowaniem sportowym w bardzo szerokim zakresie i oprócz tego wychowanie wojskowe. Było wtedy jeden taki przedmiot w szkole. No oczywiście zarówno jeden, jak i drugi przedmiot prowadził w sposób wręcz wzorowy. Na przykład jeśli chodzi o sport. Chodziło mu o to, żeby wszystkich uczniów zaktywizować. Wobec tego stworzył takie tablice rankingowe. W każdej dyscyplinie, na przykład skoku wzwyż, ten skoczył tyle, ten o 2 centymetry niżej. I ci uczniowie przychodzili, gapili się w te tablice i kombinowali, jakby tutaj przeskoczyć o jedno czy dwa miejsca wyżej. Było to genialne posunięcie, bo wszyscy byli zaktywizowani i starali się bardzo mocno, żeby podciągnąć się w swoich właśnie wynikach. Potrafił wyszukać talenty w poszczególnych dyscyplinach i później opiekował się, rozwijał. Sport w Morągu był wtedy na bardzo wysokim poziomie. Jedno, jeśli nie pierwsze, to drugie miejsce w województwie pod względem usportowienia szkoły, to było właśnie jego zasługą. No my już mówiliśmy o tym, że te wychowawcze metody wiązały się często z pomocą uczniom, szczególnie tym poszkodowanym przez wojnę. I jako kierownik internatu często narażając się nawet na pewne konsekwencje, potrafił właśnie pomagać tym uczniom. Bo trzeba powiedzieć, że państwo tworzyli bardzo taką zgraną, zżytą grupę, ci uczniowie. No świadczy to między innymi o tym, że po 70 prawie latach te nawiązane stosunki koleżeńskie przetrwały od bardzo długi czas. 70 lat to trochę czasu upłynęło. No i chyba tym pięknym akcentem zakończymy nasze wspomnienia. Bardzo dziękuję. Ja również dziękuję za zainteresowanie się. Z przyjemnością przywołałem pamięć
właśnie swoich tych dobroczyńców pierwszych, nauczycieli, którzy jakoś pokierowali trochę na mnie.